Dzień dobry moi drodzy, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, wracamy do starych czasów. Ostatnio natknęłam się na mój stary filmik, chyba sprzed 3 lat, jak właśnie testuję, to były chyba case z AliExpress na telefon, a teraz mamy case z Shein, słuchajcie. I zrobiłam sobie takie wyzwanie, do 10 zł mają być. Do 10 zł, mam paczkę nieotwartą, mam ich trochę, także co, jeszcze jestem nieogarnięta, ale wyszła mi paczka, mówię, nie no, muszę to już nagrywać, bo nie wytrzymam, także muszę, bo się uduszę. Także co, zapraszam was bardzo do oglądania. A oczywiście zostawienie łapki w górę, jeżeli nie subskrybujecie kanału, do zasubskrybowania. Będzie mi bardzo miło. I co? Zaczynamy. Ogólnie mam iPhone'a 14 Pro Max, więc wszystkie case'y będą na iPhone'a 14 Pro Max. Tego case'a, który mam na sobie, też jest, słuchajcie, z Shein. Ale on już tam swoje przeżył, ale tak naprawdę swoje przeżył. Ja go mam z 2 miesiące. Po prostu jest brudny. I tyle. Sam mój telefon jest brudny, słuchajcie, więc wstyd pokazywać. Dobra, rozpakowujemy paczkę. Ich jest naprawdę trochę sporo, więc po prostu będziemy sobie... Boże, pierwszy mi się rzucił ten, który mam najbardziej ciekawa, ale dobra, będziemy sobie losowali. Okej, dobra, pierwszy, moi państwo, iPhone 14 Pro Max, one są do 10 zł, maksymalnie tam chyba jeden case kosztował z 12, wszystkie są do 10 zł, więc moi państwo, postaram wam się to wszystko podlinkować, bo ja sobie zamawiam sama, to nie jest żadna współpraca ani nic, więc postaram się wszystko podlinkować, jak jeszcze będzie dostępne. Proszę bardzo, to jest case, słuchajcie, są takie srebrne jakby cyrkonie, a to jest chyba już topione, co? Te cyrkonie będą, tak mi się wydaje, topione, to nie jest takie odstające, że to się będzie sypało nam. Boże, jak jest do tego folia mocno przyklejona. Dobra, aha, bo to jest naklejka jeszcze. Do tego jest naklejka przyklejona do case'a? Poczekajcie, że ta naklejka jest przyklejona do case'a? Co jest na folii? Nie, to musi być na folii. Jak to tak? Nie mogliby tak przykleić naklejki, słuchajcie. Co tu się zadziało właśnie? Ale poczekajcie, ja to spróbuję jakoś zdjąć. Może to faktycznie jest do folii, tylko ja tej folii nie widzę. To jest, słuchajcie, wiecie, była folia i to jest, słuchajcie, faktycznie poza folią przyklejone. Poza folią to jest przyklejone i ja to teraz zdrapywałam paznokciami, ale to trzeba iść pod, wiecie, pod gorącą wodą najlepiej i to zdjąć. Jak to tak możliwe, że co, folię zrobili i co, i tak pierdzielnęli? Naklejkę? No nie, no ja rozumiem, że za mnie nie 10 zł, ale takim... W każdym razie, dobra, zostawimy go sobie po prostu na koniec, ja to pod gorącą wodą zdrapię. Lecimy dalej, miejmy nadzieję, że już będzie normalnie wszystko. Ooo! Patrzcie, jaki do outfitu pasuje. Boże, jaki ładny. On naprawdę to jest do 10 zł, słuchajcie. To wszystko jest do 10 zł. Boże święty, ale jest on piękny, jest gumowy. I patrzcie, odwróciłam tą kokardkę. Tutaj było, o, i patrzcie. Odwróciłam. I to ma taką kokardkę. Nie no, jest to przepiękne, Boże, i to będzie mi wszystko pasować? No oczywiście, że będzie pasować. Boże, czekajcie. Jakie to jest ładne! O mój Boże! Nie no, słuchajcie, to jest petarda 100% i to sobie można o rękę, nie no, o rękę raczej nie, słuchajcie, bo jak mam pierdzielnie to, ja bym temu nie ufała, ale wiecie, do kluczy, nie, do kluczy, kurde, nie wiem. Po prostu to jest takie ozdobne, to jest takie, żeby wiecie, żeby wyglądało. Jest cudowne, satynowa kokardka, gumowe, koraliki, słuchajcie. Zapięcie. Te koraliki można w ogóle rozpiąć od tego kółeczka. To kółeczko zostanie, ale to można rozpiąć. I żeby została sama kokardka. Przepiękny case. Jak na razie mój ulubiony. Pierwszy ulubiony. Pierwszy to nie wiadomo jak to się zdejmuje. A jak z trzymaniem tego, czy to jest wygodne? No czuć tą kokardkę oczywiście. No ślizga się nam pod palcami, no wiadomo. On jest po prostu chyba, żeby wyglądać i tyle. Bo wygląda przepięknie. No ale no co, no normalnie z tego można korzystać. Ale już widzę, że będzie wkurzające. To tutaj, nie? To wam będzie cały czas majdało, także fajnie, że to się da odczepić. Pierwszy case, 10 na 10. Mamy 10 na 10. Dobra, rozpniemy kolejnego. Co my tu mamy? Tutaj mamy też coś z zapięciem. To jest coś z motywem motyla, ale ja już widzę, że to jest wydrukowane, że to jest, no widać, felernie wydrukowane. No ale też patrzmy na to, że dajemy do 10 zł, tak? Że widać takie piksele, że tak to powiem. Ale otwieramy. Dobra, mamy case'a i mamy do niego tak samo, o, tam taką przypinkę z przezroczystym motylkiem, to jest akurat przepiękne. I sam case ma taki motyw motyli, to tutaj się przyczepia, tylko nie wiem czemu tego nie przyczepili. Tam było przyczepione, tutaj nie. No dobra, przecież to nie problem. O, my sobie przyczepimy. Ale patrzcie, no tutaj widać, po tych motylach tutaj, nie, to czy to się wyostrza,
tak widać, że one są takie, tak wydrukowane, tak pikselowo. Na przykład tutaj z tych napisów, to jest chyba napis tutaj, to nic nie idzie rozczytać, ale nie ma się co doczepiać. Za 10 zł, słuchajcie, przymierzamy. Tak to wygląda. Moim zdaniem ten z kokardką był ładniejszy, no ale tutaj mamy chociaż większą wygodę, bo normalnie sobie możemy pisać, tylko to Majda, nie mamy tej kokardki, więc... Tak to wygląda. Ja mam białego iPhone'a, jak to już było widać, że mam białego. Ciekawe, jakby to wyglądało na innym kolorze, bo wiecie, może ten case by wyglądał trochę inaczej, bo on może trochę prześwituje. Ten motylek jest tutaj przepięknym dodatkiem. Fajnie to się komponuje. Nie no, ogólnie fajny, ale taki... No nie podoba mi się ten print, bo na zdjęciu był taki bardziej wyraźny, a tutaj jest taki jakby taki mniej. Ocenka taka mocna ósemeczka na dziesiątkę, bo bardzo mi się podoba ten motylek. To dziesiątka, to ósemka, to siódemka, moi drodzy. No ten to przebił wszystko. Dobra, i losujemy kolejnego. Bierzemy w ruch kolejny. I co my tu mamy? Glamour! Blondy, glamour i brunetki! Czyli oczywiście pantery. Słuchajcie, ta pantera, jak ja wpisałam case iPhone 14 Pro Max, o, tej pantery było milion do wyboru, ona nie była droga. O, w ogóle ona ma, słuchajcie, wypustki, to jest 3D ta pantera. Bardzo fajnie, podoba mi się to. Widać, że tak fajnie zrobione, porządniej. Więc tutaj normalnie są wycięcia, proszę bardzo. Tu mam wycięcie, proszę bardzo. Tak wygląda, przybliżę wam, żebyście mogli sobie zobaczyć z bliska ten print. Bardzo ładny, nic nie prześwituje, ani nic nie ma prześwitować, chociaż to jest czarne etui, ale że wiecie, że naprawdę jest fajny princik, taki typowy do glamour, bardzo fajny. Nie no, to jaka to ocenka? No, normalna ocenka, kejsik nie robi furory, jest taki zwykły, dałabym tutaj ósemeczkę. Ja dzisiaj oceniam bardzo wysoko. No taka ósemeczka, no bo chciałam w panterkę, zamówiłam w panterkę, nie mam się do czego przyczepić, zostaje ósemeczka. O, jednak jedyneczka. Moi drodzy, pierwsze ściągnięcie z telefonu i pierdzielnęło. Za przeproszeniem. Da się to naprawić oczywiście. Oczywiście, że da się to włożyć, ale ja teraz włożę telefon. No i ten plastik już lata. To już będzie latało. Dobra, włożyłam i co, i teraz znowu wyjmę. No wiecie, to już jest połamane. No niestety, no jest glamour, ale 2 na 10, bo jest ładny print, ale rozwalony od razu. No także takie coś też się trafia. Dobra, lecimy dalej. To jest ciekawy case, patrzcie. To jest z printem różyczek, ale to jest ciekawe, bo jest on taki, wiecie, na marmurze takim, o innym kształcie niż iPhone. Zaraz się przyczepicie, o iPhone i tak dalej. O innym kształcie niż telefon. Także, moi Państwo, sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Fajne, gumowe. Ja najbardziej lubię gumowe case'y. A nie, normalnie jest taki kształt, jak ma telefon. Myślałam, że on będzie po prostu wystawał poza. To nie wystaje poza, patrzcie. To po prostu tutaj jest zbudowane w środku. Ale wydaje się, jakby wystawało poza. I jest bardzo duży tutaj. Jeżeli chodzi o to, tutaj, dużo nam zasłania ekranu. Jest taki, że ten telefon wydaje się większy. Ale tył, spójrzmy tył. No, print różyczek, moi Państwo. Print różyczek, ciekawy case, o. Jest trochę lusterka, no jest ciekawy, jest inny, do 10 zł, więc jest naprawdę tutaj coś ciekawego. No taki, czy będę go nosić, powiem wam, wiesz co, wiesz co, no, ja bym do przyjaciółki mówiła, wiesz co, ładnie się komponuje z aparatami. Bo nie widać w ogóle, gdzie jest aparat, widać gdzie jest aparat, gdzie jest to, ale bardzo podobny kolor jakby ma do aparatu. Także tak ten wygląda. Ocenka, moi Państwo, 7 na 10, bardzo dużo zakrywa ekranu. Nie to, że ekranu zakrywa, tylko ten telefon zrobił się teraz taki większy. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, on jest teraz taki większy po prostu. Ten case tak się rozjeżdża na boki. Lecimy dalej. Glamour, blonding, glamour. Co my tu mamy? Okej, okay. Mamy tutaj coś różowego, ten ściągnę. Mamy coś różowego, przezroczystego. No wiadomo, tam są też case'y, słuchajcie, i za 5 dych, i za 100, nie wiem czy za 100 są, no, ale no, tam są też takie droższe. Ale ja zrobiłam taki challenge do 10 zł. Dajcie znać, czy chcecie na przykład taki challenge takich bogatych, takich za 5 dych, czy za ileś tam. Dobra, zwykły, różowy, w taki wzorek, tylko ten wzorek tutaj nie jest wypłynięty. Wypukły? On od środka jest wypukły. Dziwna sprawa. Od środka jest wypukły, tutaj jest gładki. Także wkładamy telefon. Ja mam biały, więc na biały będzie fajnie to wszystko wyglądało. I proszę bardzo. Taki zwykły, po prostu. Tu jest gładki, lekko pudrowy, różowy. Tu ma od środka, słuchajcie, brokacik. Ale dziwne właśnie, że od tamtej strony jest wypukły, a nie od tej. Bo zazwyczaj case'y są od tej strony wypukłe. Ale nie, tu się nie ma do czego przyczepić. Zwykły case'ik taki naprawdę, żeby... Tak jak miałam ten fioletowy. Ocenka 9 na 10. Naprawdę, bardzo ładny. Mi się tam podoba, bardzo ładnie wygląda. Zwykły, taki, normalny. Nie wiem, jakich słów jeszcze mam używać, żeby powiedzieć, że po prostu jest zwykły. Taki normalny.
9 na 10. Lecimy dalej, moi państwo. I mamy tutaj coś kolejnego różowego. Tym razem serduszka, coś gumowego, czyli coś, co ja bardzo, bardzo lubię. I jest ok, słuchajcie, w różowe serduszka. Moi państwo, czekajcie, bo ta lampa troszeczkę nam okłamuje kolor. O, troszeczkę. O, tak o. Będzie chyba najlepiej, bo jak będzie ustawiona w moją stronę, to ten kolor wam się nie pokazuje. W różowe serduszka, wypukły, gumowe. Zakładamy i dodam. Po prostu jest serduszka. O, i wszystko, proszę bardzo, widać. Ale te serduszka robią robotę. Są naprawdę bardzo ładne i nie są jakieś niewygodne. Także case, nawet z daleka, prezentuje się tak. Wygląda bardzo ładnie. Kamera troszeczkę zjada kolor, bo on jest bardziej różowy. On jest naprawdę bardziej różowy. Tutaj jak wam przybliżę, to już widzicie, że on jest bardziej różowy. A jak tak z daleka, to nie. Ocenka 9 na 10. Podoba mi się, bardzo mi się podoba, spoko, bardzo ładnie wygląda. Dobra, lecimy dalej i uwaga, jaki ładny! Teraz jest, słuchajcie, hype, co najbardziej chyba na paznokciach, na odstające kokardki. No i patrzcie, co ja tutaj mam. Case'a zwykłego, przezroczystego, z odstającymi kokardkami, od środka gładki, tu odstające i patrzcie, błyszczące są. Przepięknie to wygląda, no na białym telefonie, na białym modelu wydaje mi się, że będzie wyglądał bomba. No i wygląda bomba. Piękny, minimalistyczny, ten jest 10 na 10. Przepiękny, minimalistyczny. Mam te dwa bieguny, słuchajcie. Od najbardziej dekorowanego do minimalistycznego. Obydwa są przepiękne. To są moje ulubieńce jak na razie. No nie no, co ja mogę więcej mówić? Cudne. Ja już chyba w nim zostaję. Tylko mam nadzieję, że się nie będzie szybko brudził. Pewnie się będzie szybko brudził. No jak to każdy przezroczysty case. Ja słuchajcie, pierwszego przezroczystego case'a kupowałam. Wiecie, w tej w galerii, w takim sklepie, typowo z etui. No i to był zwykły, jakiś zwykły. No po prostu, to był jakiś firmowy, ale taki firmowy do telefonów. I on był za 200 ileś złotych. Zczerniał tak samo szybko, jak test Shane. Dobra, wylosowałam. O! O mój Boże, nie pamiętam, że ja takie słodziaki zamawiałam. Jest różowe, odstające kokardki. Tutaj mamy bransoletkę przepiękną do niego. Z kokardkami, z serduszkiem, z brylancikami, tylko to jest na gumeczkę. A gdzie ta gumeczka jest do przymontowania? Bo ja nie widzę, żeby ona była do przymontowania. Bym musiała zobaczyć zdjęcie tego, gdzie ja zamawiałam to w ogóle. Nie wiem. Tamte miały fajnie, bo tamte miały doczepienie. To nie wiem, to może ten był tańszy. Niższy budżet miał. No nie wiem, jak to doczepić mam, żeby to grało, współgrało, bo tego to się nie rozciąga, żeby tak sobie tak obłożyć. To się nie rozciąga, więc co? To po prostu włożyć na telefon, tak o, mieć? Na pewno nie tak idzie. Na pewno nie idzie też tak o sobie po prostu, no bo to zakrywa ekran. Jakoś to idzie na pewno, ale jak to ja nie mam pojęcia, ale jest przepiękny. Oczywiście przymierzymy, też jest gumowy, o i też ten telefon tutaj mi się wydaje większy od tej strony. Przepiękny, pudrowy, różowy, z kokardkami. Wiecie co, on nawet bez tego jest ładny. Nawet nie wiem, czy nie ładniejszy niż ten. No patrzcie, bo tutaj jest całość niepokryta, tu jest przezroczysty. A tu jest cały, nawet przykrywa pięknie aparat idealnie, tylko widać czarne. Jest przepiękne, tylko nie wiem co z tym. Ale okej, ocenka 9 na 10, bo nie wiem co z tym. Wszystkie są przepiękne. Za 10 zł case'y, a tutaj taką zabawę mam. Jeszcze trochę zostało? Tak, jeszcze coś mam. Uhu, dobra, mamy coś przezroczystego. Coś minimalistycznego teraz jest, bardziej. Nie sądzę, żeby to było bardzo mocno minimalistyczne. Okej, dobra, przezroczysty case, na którym mamy wtopione, że tak powiem, kokardki, serduszka, takie koraliki różne, jakieś takie foliki. To są ostające, to wszystko jest ostające. Tutaj, tutaj jest gładkie. Fajnie, że ja mam biały akurat telefon. Te przezroczyste ozdoby będą fajnie wyglądały. Proszę, tak delikatnie. Bardzo delikatnie to wygląda. Czekajcie, muszę sama się temu przyjrzeć. Bardzo ładny. Taki delikatny po prostu. Coś innego, coś takiego wiecie, w jednym kolorze, a nie zaraz czy tam różowy, fioletowy, czy jakiś zwykły. W jednym kolorze i po prostu, żeby nie było same przezroczyste, to takie tam ozdóbki do niego dodane. Mam nadzieję, że one będą trwałe w ogóle te ozdoby, a nie, że zaraz tam po tygodniu noszenia czy coś one odpadną. Będę dawała wam oczywiście znać na Instagramie. Jestem na bieżąco, kinia.wiczyńska Instagram. Tam jestem na bieżąco, słuchajcie. Instagram jest publiczny, możecie sobie mnie oglądać ile chcecie, możecie mnie nie obserwować, z ukrycia. Jest też taka opcja, bo mam wszystko publiczne. Dobra, lecimy dalej, moi państwo. Widzę coś czarnego z princikiem różyczkowym. Już widzę, żeby nie zamawiać po prostu tych printów, bo nie wiem, przynajmniej mi to przykuwa bardzo dużą uwagę, że te printy, widać, że to jest drukowane i że to... No ale w sumie, no jakie to ma być inne? No jakie to ma być inne? Widać takie, że to jest takie...
No nie wiem, no nie podoba mi się. Na zdjęciu to wyglądało o wiele ładniej. Tak, nie wiem, jakoś żywiej to wyglądało, że tak powiem. A tak tutaj to wygląda w ten sposób ten case. Nie wiem, najmniej mi się podoba ten case w sumie. 5 na 10. Są różyczki, ale one są takie przygaszone. Widać te piksele. No jak się temu przyjrzycie, nie wiem, czy wy to widzicie. Są takie piksele. Nie wiem, czy to ma być specjalnie, czy nie. No ale jak zadychę, no to wiadomo. No nie. W ogóle dotyku jest bardzo dziwne. 4. 4 na 10. Pokuszę się o 4. Dobra, moi państwo, został nam ostatni, a jeszcze jeden, dobra, to zaraz tamten damy. Mamy kolejny z printem kwiatów. Widzę, że walczyłam o ten print kwiatów, bo mi się teraz bardzo podobają. Okej, czy on jest przyszły, czy nie? Tutaj też jest print, a to już jest ładne. Bo to jest lusterko, słuchajcie, widzicie, że stoicie na świeczce. I te kwiatki, nie widać, żeby one miały piksele na sobie ani nic. On już jest ładny. Na rogach ma takie wypustki. Możecie się przejrzeć, tylko wiadomo jest to, że pewnie to lusterko po dwóch dniach będzie brudne. Ale w każdym razie wygląda tak. Od przodu nic się nie zmienia, tutaj nic się nie zmienia. Ma wycięcia, o nie, on nie ma. On ma wycięcie tylko na wyciszenie telefonu. Tak to nie ma nic. Proszę bardzo. Tak to wygląda. To jest bardzo ładne. Taka 8 na 10. A co? Aha, bo on tutaj ma w ogóle przerwę? Koniec? Nagle jego jest? Ale jest tutaj normalnie do ładowania i wszystko, tylko tutaj nagle koniec jest. Nagle jest taki prostokącik malutki i jest koniec. Nie wiadomo, o co chodzi. Słuchajcie, mam... O, jeszcze mam kolejny. Ja widzę, że ja bardzo mocno chciałam coś kwiatowego mieć. Naprawdę, bardzo mocno coś kwiatowego chciałam mieć. Jest przezroczysty, ale jest bardzo... Tutaj te kwiatki wchodzą na kamerę. To jest ładne. I tutaj print jest ładny. Nie widać aż tak mocno. Fajnie to będzie wyglądało na białym telefonie. Szkoda, że ten glamour tak nam odpadł. Ładnie, bardzo klasycznie. Podoba mi się to bardzo, że one tak wchodzą, te kwiatki, na kamerę. Mega to jest. Przepiękny. 10 na 10 dostaję. Tu się do niczego nie da się przyczepić i w końcu znalazłam case'ika, który ma kwiatki ładne. Dobra, no, ostatni case, słuchajcie, chyba edycja limitowana Christian Dior. Panterkę, glamour. Nie wiem, jak to mi się wyświetliło po prostu. Wpisałam w panterka i wyświetlił mi się, proszę bardzo, Christian Dior i panterka, moi państwo, zakładamy. No. Jak ktoś chce case z Christiana Diora, proszę bardzo, za 10 zł. Nic dodać, nic ująć. Po prostu mamy glamour w połączeniu z bogatą marką Christian Dior. I tym akcentem, kochani, możemy zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie taki odcinek w wersji na przykład z czymś innym niż case'ami do telefonu, odcinki tego typu, tylko z czymś innym właśnie albo z inną kwotą, koniecznie dajcie znać w komentarzu, piszcie, co byście chcieli zobaczyć i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!